Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed Rivals. Ja wam dzisiaj pokażę dosyć fajny sposób na to, aby tutaj zdobyć bardzo szybko ten poziom poszukiwania przez policję oraz no oczywiście wykonamy sobie kolejne zadania tak tutaj na tym chyba to już siódmym rozdziale. A więc tak, musimy po prostu znaleźć sobie miejscówkę, która tutaj będzie miała bardzo blisko siebie naszą po prostu tutaj kryjówkę oraz taka, która będzie miała bardzo blisko tutaj, no żeby było bardzo blisko siebie kryjówka i stacja, która będzie pomagała nam po prostu tutaj naprawić swój samochód. No teraz wystarczy mieć fajne wyposażenie. Ja akurat wziąłem sobie tutaj taranowanie przeciwników oraz też mam przy okazji dodatkowo możliwość wyrzucania min, tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to naprawdę bardzo szybko tutaj policja zostaje przeze mnie niszczona oraz szybko też właśnie sama wpada w te pułapki. No ja też mogę w nią wpaść, o właśnie, teraz wpadłem, ale to też nie wyklucza tego, że po prostu nadal mogę się dalej bawić, tak? Widzicie, mamy siódmy już poziom, a trzeba osiągnąć poziom dziewiąty. Też jeśli policja nas po prostu tak zniszczy, że już zobaczcie, mam mało par teraz tego zdrowia, tak? Przejeżdżam sobie przez to i mam spokój. Jeśli już tylko osiągnę ten poziom dziesiąty, no to nie będzie najmniejszych problemów z tym, aby po prostu dojechać sobie do kryjówki i te punkty sobie tutaj zapisać. Też przy okazji zobaczcie, już tutaj wykonałem kilka zadań, jak rozbicie gliniarzy. Zdobyłem też uderzenia bokiem 10 razy w gliniarzy, tak więc tutaj bardzo szybko to wszystko wpada. No mówię, tutaj najlepszy to jest sposób moim zdaniem, aby właśnie pobawić się bardzo blisko kryjówki, no i po prostu takiego tutaj takiej stacji, która potrafi nam tutaj naprawiać samochody. Więc potem już tylko trzeba będzie wziąć dwa wyścigi, no i ten challenge w tym chyba siódmym, dokładnie teraz nie pamiętam niestety, ale chyba siódmym tutaj rozdziale. I też przy okazji zobaczcie, jakie auto kupiłem. Kupiłem to auto, o które mnie prosiliście, czyli Lamborghini. No i tym autem będę sobie jeździł, ale oczywiście też pokażę wam inne samochody, tak aby troszkę te odcinki były uatrakcyjnione. Nie wiem czemu tutaj za zawsze po prostu jak tutaj podjeżdżam, wybijam je w górę, ale trzeba szybko tutaj po prostu przemieścić, aby móc z powrotem wjechać. Zobaczcie, też tam z oddali widzę dwie jednostki policyjne, które są naprawdę już przy końcu tutaj, przy kres ich życia zaraz nadejdzie. O, właśnie o tym mówię. I oczywiście też mam w tym aucie wszystkie możliwe najlepsze ulepszenia, czyli wszystko mam na najwyższym poziomie, czyli tutaj miny mam też na najwyższym poziomie oraz ta fala uderzeniowa też jest na tutaj najwyższym poziomie, tak więc tutaj nawet jeśli bym nie wjeżdżał w tę stację, no to sporo tych przeszkód mogę policjantom tutaj narobić. Uciekniemy im troszeczkę, porzucamy te miny. Też troszeczkę, ale tak nie w dużym stopniu zwiększyłem tutaj wytrzymałość tego samochodu, bo to jest potrzebne w walce z policją, tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to naprawdę warto sobie tutaj upgrade'ować. No i wjedziemy i zobaczcie. Oczywiście jeśli wjedziemy tutaj na tą, do tego tutaj, na tą stację napraw i zaraz szybko znowu wyjdziemy, to nam tego nie zaliczy, ale po czasie, po kilku sekundach od razu można się już w to bawić i naprawdę w bardzo szybki sposób ten level tutaj idzie. No 10-15 minut wydaje mi się i spokojnie osiągniecie jakiś taki 10-15 level. No kurczę, trzeba teraz szybko się... No i zobaczę, teraz gdybym był na trasie, w sumie nie miałbym szans, bo policja by mnie złapała, albo ewentualnie sam po prostu bym był złapany przez siebie, ponieważ auto dalej by nie dało rady jechać. No właśnie, tutaj teraz nie wyszło mi, ale teraz wjedziemy ponownie. Byle tutaj nikt nas nie uderzył, nikt nas nie zatrzymał. O właśnie, widzicie? Mamy już wszystko zregenerowane, więc tak szczerze filmik nie będzie takim poradnikiem. A już mamy poziom ten, który powinniśmy tutaj w tym challenge'u mieć, ale jeszcze troszkę się z nimi pobawimy. Tutaj widzę, że niektóre auta już z ledwością zipią. No właśnie, ten tutaj już z ledwością. Jeszcze trzeba by było raz podjechać. A, dobra, wyszło. Myślałem, że jednak się nie uda, a jednak się, jak widzicie, udało. Tak więc sporo tych jednostek policyjnych tutaj zniszczyłem. Teraz wystarczy sobie przejechać spokojnie przez ten
warsztat napraw, no i można gnać do swojej kryjówki. Ja akurat tutaj kryjówkę mam bardzo blisko, tak sobie akurat wyhaczyłem ten teren, aby było właśnie i łatwo, i blisko. Tak więc dobra, możemy sobie teraz na luzie jechać. No oczywiście teraz będzie mnóstwo policjantów nas goniło z świetną technologią i tak dalej, no ale po prostu nie mamy w sumie na 100% nam się to uda, tak? Nie ma tutaj szans na to, że coś tam nie wyjdzie. 2 kilometry mamy. Ajajaj, kurczę. Zobacz, co tam ten kolej zrobił. Takim autem to naprawdę to jest kwestia tylko kilku tutaj sekund. Jesteśmy na miejscu w kryjówce. Tu więc zaraz powinniśmy być. No i też jeszcze tutaj warto te miny nie po prostu rzucać za siebie, ponieważ często jest tak właśnie. O, kolejny tutaj. Mogę tutaj w sumie się bawić, bo to jest jeszcze bliżej. Oczywiście często jest tak, że w te miny po prostu policja wpada, tak więc warto je tutaj po prostu wyrzucać za siebie. No i mamy kryjówkę, jak widzicie. Odkładamy sporą gotówkę, no i przejdziemy do tych dwóch zadań kolejnych, czyli po prostu będziemy musieli wygrać w dwóch pościgach. Tak więc zaraz to powinniśmy sobie po prostu załączyć. Dobra, rozpoczynamy sobie. Ale to auto pięknie wygląda. Mamy tylko 4 przeciwników takim szybkim autem, tylko kurczę. A no dobra, już tutaj nieważne, jak już jedziemy, to jedziemy. Takie pościgi mają naprawdę zazwyczaj spore dystanse, bo jak tutaj widzicie, to jest aż 10 km. To jest naprawdę sporo, zazwyczaj wyścigi takie zwykłe, jak wyzwania czy jakieś inne, naprawdę bardzo krótko tutaj trwają. Więc tutaj akurat jeśli chodzi o te, to chyba są one najdłuższymi, bo tutaj bez względu na jaką trasę wezmę, zaraz zobaczycie, bo jeszcze jeden wyścig będę tutaj sobie brał, ponieważ potrzebujemy jeszcze jeden wyścig. To zobaczycie, że po prostu obecnie jaką trasę wybiorę, czy trudną, czy łatwą, to ona zawsze ma ponad 10 km, tak więc to jest naprawdę spory dystans tutaj. I tak naprawdę wszystko się tutaj na tej trasie może wydarzyć, tak więc tutaj nawet jeśli nam coś tam nie pójdzie na początku tutaj tego wyścigu, to mamy jeszcze spory czas, tutaj szansa na to, żeby tutaj to wygrać. Też pamiętajcie, że zawsze macie tutaj w lewym, dolnym, środkowym rogu ilość checkpointów, jakie jeszcze mamy do końca, więc to też jakiś tam stopniu nam daje do zrozumienia, czy mamy jeszcze szansę z przeciwnikiem, czy nie. No i też dystans, tak, 7,2 km to jeszcze naprawdę sporo się może tutaj wydarzyć. Jeśli też mamy bardzo dobrą technologię, bo raz taki wyścig miałem, jak sobie tak grałem poza YouTube'em, to możemy już na samym początku tych naszych rywali rozwalić i sobie jedziemy na luzie, po prostu tylko walcząc z policją do mety, bo mając dobre auto, dobrą technologię, naprawdę w kilka sekund można te wszystkie auta rozwalić tutaj. Tylko no przydałaby nam się taka blokada policyjna, gdzie tam samochody jadą pomału, no włączenie technologii, no i na luzie możemy ich rozwalić. Grałem właśnie jeden wyścig sobie tutaj. Miałem 5 rywali aż i 5 rywali od razu rozwaliłem nam, powiedzmy, po minucie od rozpoczęcia wyścigu. Też zauważcie, to jest taka powiedzmy to standardowa lista challenge'y rajdowca, tak? Zobaczcie, jak tego tutaj jest dużo. Mamy rozbić gliniarza, osiągnąć 9 tutaj level pościgu, złoto w dowolnych 2 tutaj wyścigu pościgach, złoto w dowolnych przechwyceniach. To było bardzo łatwe, naprawdę tutaj mając takie auto, jak ja mam tutaj przechwyceń, to jest kilka sekund tylko. No i uderzenie bokiem gliniarzy, tak? A zobaczcie, doskonale pewnie pamiętacie, jak wyglądają challenge'y w przypadku policji, tak? W górze tam jest naprawdę tak bardzo łatwo, żadne listy nie są skomplikowane, tam zdarzyło się przejechać chyba tylko 16 km, coś tam spatelować teren. Nic więcej, tutaj naprawdę tych challenge'y jest mnóstwo. Ja już postanowiłem, że wam będę pokazywał tylko tę ostatnią listę challenge'y, która jest na danym rozdziale, żeby po prostu... Żeby po prostu was tutaj też jakoś zbytnio nie zanudzać, bo jakoś też dużo osób te odcinki Need for Speeda nie ogląda.
Więc postanowiłem, że po prostu pokażę wam wszystkie rozdziały i no, zawsze ostatnie listy challenge'y. Bo gdybym właśnie miał pokazywać wszystko, kurde no. Przecież nie, byłem pierwszy. Jestem pierwszy. Czyli ten koleś, który tam jechał, to zakładam, że po prostu był kolesiem, który w ogóle nie brał udziału w wyścigach, bo po prostu możemy podczas nawet wyścigu takiego jeszcze ścigać jakieś tam, brać sobie wyzwanie z kimś innym. Tak więc tutaj był to po prostu jakiś inny, najnormalniej w świecie koleś, który to próbował mnie oszukać, że tak powiem. Ale jak już mówiłem wcześniej, oczywiście gdybym pokazywał wam wszystkie challenge na danym rozdziale, odcinki by trwały po 1,5 godziny, tak więc tego po prostu nie chcę. I będę starał się właśnie pokazywać wam te ostatnie fragmenty wyścigów. Teraz tylko trzeba będzie wjechać do naszej kryjówki, sobie wziąć jeszcze jeden challenge. Jeden wyścig o pościg. No w sumie mogę nawet powtórzyć te, które mam teraz, tak? Ale... czy uda nam się tutaj ukryć? Chyba nie. Chyba nie da rady coś takiego. Niby jesteśmy w kryjówce, ale czy policja nas nie zauważy przez te światła? No właśnie, zauważy, jest, więc... dobra. Uciekamy dalej, ale coś tutaj... wątpię, że uda mi się im uciec, bo samochód jest... no właśnie, podniszczony. Kryjówka pewnie daleko, tak więc po prostu przejdziemy sobie do kolejnego wyścigu za chwilkę. Auto fajne, naprawdę podoba mi się strasznie. I jeszcze mógłbym kupić dla was no, kolejne auta, bo będą. Ale myślę, że to zachowam sobie na najdłuższy tutaj okres grania w tą grę. Ponieważ ulepszę sobie go na maksa i będę sobie tutaj brał udział w wyścigach. Zobaczymy, ile w ogóle mamy tutaj pieniędzy. 102 tysiące, więc dobra, weźmiemy sobie udział. Chociażby w tych zawodach, tak? Tutaj w sumie bez różnicy, bo mamy mieć to w dowolnych, nie musimy grać na jakimś tam poziomie trudności czy coś, tylko mają to być po prostu dowolne możliwe zawody. No i rozpoczynamy. Znowu mamy pogląd na mega śliczne auto. No i mamy tutaj, jak widzicie, trzech rywali. Czyli wystarczy to, kurczę, wygrać i mamy z tym najnormalniej w świecie spokój. A, jakaś jeszcze tutaj kraksor na samym początku, ale dogonimy ich spokojnie. Nie ma z tym najmniejszych problemów, tak mi się przynajmniej wydaje. No, wejdziemy sobie tędy. Będę się tutaj starał ich zniszczyć, aby wam pokazać, że można naprawdę w bardzo łatwy sposób tutaj przeciwników rozwalić podczas wyścigu, czy też wyścigu pościgu, jak teraz akurat mamy. Skupimy się na tym zielonym, ponieważ on wydaje mi się być najtrudniejszym rywalem. O, co to w ogóle było? Czasami są takie, nie wiem co, od czego to zależy, ale czasami mamy... tak uniesie mam samochód. No widzieliście przed chwilą tam, jak wykonywałem ten pierwszy challenge, gdzie tam to pokazywałem wam w ten sposób na policję. Tam też nam uniosło tak wysoko w powietrze auto. O, zobaczcie to, jak ten zielony tutaj przeciwnik w zielonym aucie ma bardzo mało już zdrowia, dokładnie już wyeliminowane, więc zobaczcie. Teraz ścigamy się tylko tak naprawdę w trójkę, więc najgorszą pozycją, którą mógłbym tutaj uzyskać, byłoby trzecie miejsce. A już wreszcie damy spokój, żeby było jakieś wyzwanie, ale no tak jak mówię, zobaczcie, kilka sekund, no minuta powiedzmy to, i przeciwnik wyeliminowany. I to w sumie najmocniejsze, miał to Lamborghini, które ja sobie chciałem kupić, znaczy chcę kupić dopiero. Jak ktoś nas tutaj już ściga jakąś technologią. I właśnie tutaj, jeśli tą technologią nas trafią, to oczywiście... tak naprawdę był jeden z moich rywali ze sobą, bo on też może ją mieć, ale... wtedy samochód praktycznie nie ma w ogóle elektroniki, w ogóle nic nie działa przez kilka sekund, więc tutaj też w jakimś tam stopniu jest to utrudnienie.
Jedziemy sobie, bo już ten pojazd był strasznie uszkodzony nasz. A i znowu, kurczę, to jest naprawdę tutaj uciążliwe. Kiedy ścigamy się, nie wiem, mamy włączone turbo czy też nitro. Naprawdę, jeśli ktoś włączy tę technologię tutaj na nas, użyje jej na nas, to mamy bardzo nikłe szanse na to, że tam po prostu ją wykorzystamy. Po prostu zostaje ta energia wtedy ta tutaj. Wow. Udało się, jest, super. Ta wtedy technologia stanie tutaj jest totalnie nam już niepotrzebna. Teraz po prostu musimy się udać do kryjówki. Jest bardzo blisko, więc sobie to. Ja wyjrzałem, która to jest kryjówka, taka, która tutaj po prostu wystarczy podjechać na ulicę i sobie nacisnąć przycisk, który odpowiada za tutaj wejście do kryjówki. No właśnie, gdzieś to jest tutaj. No dobra, i powinien się teraz odpalić jakiś tam filmik pokazujący wam dalszą część fabularną, powiedzmy to, tak więc zapraszam was do obejrzenia, no i trzymajcie się, do kolejnych odcinków, cześć! This is an open manifesto to all street racers. I am not your enemy. I am not a threat. I am your rival. I will make you drive harder. I will give you purpose. The police have called us a network of racers and classified us as an organized criminal enterprise. Until today, this was a lie. Until today, we were not organized and we were not a coordinated network of outlaws. But today, the lie becomes true. Within the last hour, multiple news outlets received a video from a source claiming to be Zephyr. He says he is issuing an open challenge to all street racers and law enforcement. In the video, he has posted a map where racers and cops can settle their rivalry once and for all. While law enforcement is billing this as a declaration of war by the racing community, Zephyr claims it is, quote, the ultimate reality show.